Na koniec zapytam o taką niecodzienną, a właściwie codzienną sytuację. Ktoś mi rano powiedział, zobacz na Insta Stories, pan Andrzej Piaseczny jeździ tramwajem. Czy ludzie się w ogóle w tramwaju oglądają? Nie no, w dobie, kiedy wszyscy noszą maseczki w transporcie publicznym, to jest dosyć... A nie ma pan maseczki takiej Andrzej Piaseczny? Mam, ale nieczęsto jej używam. Właśnie, tak myślałem, że są. Nieczęsto jej używam. Nie, oczywiście uśmiecham się z tego, ale tak naprawdę to jest absolutnie jasne, że sprzyjając środowisku, kiedy mamy do przejechania 3 przystanki, a wychodząc z warszawskiego mieszkania dzisiaj na plan programu miałem dosłownie 3 przystanki i 10 minut na piechotę, no to wtedy nie używamy auta i to jest jasne, że jeździmy metrem, tramwajem, hybrydowym albo najlepiej elektrycznym autobusem. I naprawdę nigdy się nie zdarzyło, że ktoś podszedł? Wiem, że w ludziach jest nieśmiałość, ale zdarzają się jednak tutaj twardzi zawodnicy w tych kwestiach. Zdarzają się takie sytuacje, ale one są bardzo przyjemne. To jest tak, że no, popularność, czy inaczej, rozpoznawalność jest w tym zawodzie no jak najbardziej pożądana, no więc no, dlaczego miałbym się urażać czy obrażać na kogoś, kto mnie rozpozna i przyjdzie i będzie chciał się przywitać albo zrobić zdjęcie. To jest absolutnie jasne, że tak się dzieje.